Kurczę, rzeczywiście czasami mówi pazur, a to zależy, tak jak ona tak się, taki dystans chce złapać ze mną, to mówi pazur. Bardzo mi się podobał odcinek Q&A, kiedy zadawała panu pytania żona, bo też wtedy postanowiła pana nie oszczędzać, zwłaszcza w tej pierwszej części, kiedy musiał pan mieć wybór między tym a tym, ale nie zapytam tak jakby o wartość merytoryczną tego odcinka, tylko to, na co ja zwróciłem uwagę, że pana żona mówi do pana pazur. I czy panu się podoba to określenie, kiedy pani Edyta tak do pana mówi? Kurczę, rzeczywiście czasami mówi pazur, a to zależy, tak jak ona tak się, taki dystans chce złapać ze mną, to mówi pazur, bo normalnie mówi czaro. Czaro. Czaro, tak. Czaro albo pazur, rzeczywiście, tak, nie zwróciłem. Ja mówię Edysia. Edysia, tak. Albo słońce, mówię do niej. Tak, rzeczywiście. No pan mi teraz dopiero to uświadomił. Jakby tak wczoraj mi zadźwięczało w uszach tak, właśnie. Ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, rzeczywiście, pazur, ona mówi do mnie. No muszę zapytać, dlaczego tak. A lubi pan nagrywać z żoną? Lubię. Lubię, dlatego że ona mnie zaskakuje, bo ja nigdy, powiem szczerze, nie podejrzewałem swojej żony o takie talenty. Wiesz, że nie wiedziałem, pojęcia nie miałem, że ona kiedyś będzie robić bloga, że będzie robić vloga, że jakby... Ona ma wiele wspaniałych talentów i jako młoda osoba sobie tego wszystkiego próbuje. Zazdroszczę wam właśnie młodym ludziom, że wy jesteście już na takim etapie, że możecie wszystkiego spróbować. My, żeby zrobić film ze sobą, to musielibyśmy mieć pozwolenie ministerstwa. A wy teraz możecie wziąć komórkę, nakręcić i wpuścić w sieć. To jest fantastyczne, nieprawdopodobne. Także macie praktycznie nieograniczone możliwości. A ja jestem takim mężem, który naprawdę nie ogranicza swojej żony, tylko pozwala się jej rozwijać. I powiem szczerze, że najpiękniejsze dla mnie wrażenie życiowe to jest widzieć, jak się rozwija ukochana osoba. To jest fantastyczne. A jakie jest pana ulubione jedzenie ogólnie w domu? O. No jak Edytka robi, tak. Mm-hmm. Bardzo smakują jej. Wczoraj miałem krewetki z papryczką, z czosnkiem, z patelni takie, wiesz, dobre. Do tego taką moją francuską bułkę, ładnie pokrojoną. I mam do tego taką oliwę, też paprykową, ulubioną. I ten, do tego troszkę winogron. No takie tam drobiazgi.